Jest dzisiaj z nami lider teamu zawodowego teamu, a kontra freakfightowy team Grześka Głuszczak, bo to chyba tak trzeba was personifikować. Ostatecznie, Ambro, jakie zasady są tego waszego pojedynku? Szczerze wam powiem, że ostatecznie nie wiadomo, jakie są zasady tego pojedynku, ponieważ to wszystko jest teraz negocjowane. Ja wyraziłem chęć na walkę jakąkolwiek, jaką mi dadzą, bez znaczenia, czy to będzie miks, że możemy się bić z kim chcemy, wjeżdżać w kogo chcemy i używać technik, jakich chcemy, aczkolwiek no tutaj są troszeczkę jeszcze negocjowane warunki. Zobaczymy, sam nie wiem, okaże się jutro. Słuchaj, jakbym miał oceniać, to jedyna przewaga rywali nad wami to jest waga. I głupota. I agresja. Agresywni są. To trzeba im przyznać. To racja. Środki, wiesz, odpowiednie wzięte na agresję. Myślisz, że środki? No myślę, że... Z natury tacy są trochę. Nadpobudliwi lekko są, to na pewno. No to prawda, że raczej technika, umiejętności po naszej stronie, na pewno agresja i kilogramy po ich stronie. 77 kilo miałeś. Zgadza się. To mało. No tak, na co dzień mam. No, może troszeczkę więcej czasami miałem, aczkolwiek no, dużo trenowałem, więc ta waga odrobinę mi spadła. To zamieszanie wokół właśnie tych zestawień, bo tak, miałeś bić się z Grześkiem, teraz macie bić się w tej wersji w parach. Jak to w ogóle oceniasz? Myślę, że jakby nie wprowadza to dużej zmiany. Nie wprowadziło to tak naprawdę żadnej zmiany w moich przygotowaniach. Ja czuję się bardzo dobrze przygotowany, jestem na 100%, więc wychodzę zrobić tam robotę i nie obawiam się niczego. Słuchaj, spodziewałeś się tego, że to za kiedy w ogóle poszła do was informacja, że jest zamiana w tych zestawieniach? Wczoraj. I zgodziłeś się od razu? Tak. Po krótkiej tak naprawdę rozmowie tylko z menadżerem, czy jakby on nie ma żadnych obiekcji co do tego. Powiedziałem, że tak, nie ma problemu, godzę się na to, co mi zaproponowali. Jakby było na przykład ty z Grześkiem w jednej parze kontra oni, to chyba nie przeszłoby. No to zmieniłoby znacznie jakby koncepcję tego wszystkiego, więc no nie, na to bym nie wyraził zgody, aczkolwiek Grzesiek, no to wiadomo, tam jest konflikt i całkowita irytacja, aczkolwiek ten drugi lekko też mnie denerwuje i jest taki trochę dziwny, więc stwierdziłem, że nie ma problemu, mogę to zrobić. A zauważyłeś, że dzisiaj Grzesiek niewiele brakowało, by skontuzjował kolejnego i to swojego partnera tym razem, widziałeś to? Jak wychodził, bo gdzieś tam potrącił go. A nie, bo ja zaraz... A talent! Zostałem przez ochronę odsunięty, więc akurat tego nie widziałem, no ale właśnie no, cały Grzesiek, on potrafi to... Czego nie powinien, tylko i wyłącznie. Ale słuchaj, freakfighty tak naprawdę potrzebują takich ludzi właśnie, którzy, jakby to powiedzieć, no są szaleni i wnoszą coś tutaj takiego właśnie, wiesz, no ni z gruchy, ni z pietruchy coś wymyślą. Nie no, zgadza się, oczywiście. No, ja, jak rozmawiałem z federacją, powiedziałem, że Grzesiek to jest odpowiednia osoba do walki ze mną, ponieważ tu będzie się działo już przed walką. Bo nie, ja nie dam sobie w kaszę dmuchać, a on jest nadpobudliwy, więc to będzie powodować zgrzyty, konflikty i właśnie tak było. Ale jak przegracie jutro, nie chcę być w waszej skórze, internet was rozszarpie. Nie chciałbym być w swojej skórze, jeśli by się tak wydarzyło, aczkolwiek to jest sport. Wiadomo, 1% na to zostawiam. Żeby nie wybrzmiało tak, że się, wiesz, przechwalam i przeceniam swoje możliwości, aczkolwiek naprawdę dużo serca włożyłem w te przygotowania, a wiem, że oni nie do końca, wiem, że również nie do końca mają doświadczenie w tym, więc nie wiedzą, z czym to się je. Ja już jestem dosyć doświadczonym zawodnikiem, myślę, że no jakby nie powinno się tutaj wydarzyć nic złego, z czego mógłbym jutro się smucić i żeby właśnie ten internet miał powód do wylewania hejtu na mnie. To powodzenia jutro w takim razie, dajcie dobre show, bo będzie się działo. Myślę, że to niespodziewana konfiguracja, sporo ludzi zainteresuje. Wszystkiego dobrego. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Trzymajcie kciuki, bo również waszego na pewno potrzebuję wsparcia. Dziękuję za wywiad. Oby Grzesiek was nie skontuzjował obu. To teraz to nie będzie tak. Teraz to w jego stronę tak robimy. Dzięki.